i od razu pewnie zaczyna długie, proste ciosy. No, przez moment trochę niebezpiecznie. Narsamikow próbował tam zakończyć walkę kolanem. Małe kroczki, uważaj, ustawia się. Dobrze, lewa chodzi. Łapki wysoko, lewa chodzi. Obszerny ten cios Arsamikowa, ale odległo od celu. Wybieraj presję. No, nie wyszła tutaj ta próba pewności siebie, pokazania. Dobrze, wybierasz presję. Nikt nie pomyli Kamila Gniatka z Michaelem Jacksonem w takim występie. Backfist na gardę, ale naprawdę potężnie odbił się od rękawic Gniatka. Teraz ładnie próbuje Gniatek sprowadzić. Trochę podchwytliwie, ale wyłapał tam jeszcze sierpowy na odejściu. No, Arsamikow bardzo mocnym przeciwnikiem. Wydaje się być bardzo dynamiczny. Czeczen z Berkutu Arachianu Austin. Troszkę Gniatek się uspokoił. Teraz błąd Arsamikowa. Wychwycona ta noga przez Gniatka i szansa na sprowadzenie. Ale tutaj te zapaśnicze szlify zawodnika z Kaukazu dają znać o sobie. Od razu łapy! Łapy wysoko! Skoncentrowany! Łapki wysoko! Niech się nie zgubi! Lecimy, lewa chodzi do przodu, podchodzi. W razie spokojnie, bez ciosów, chociaż i z jednej i z drugiej strony kilka bardzo ładnych akcji. Praca, odchodzi od prawej. Uważaj, dobrze, nic nie ma. Łapki chodzą, łapki chodzą. Dużo kopni. Zaskoczyć Arsamikow tymi obrotowymi kopnięciami. Dobrze. Nie wiem, czy ktokolwiek powinien być zaskoczony, że Czeczen z Berkutu Arachion kopie obrotówki. Lewa ugięta. Myślę, że na co dzień mają fenomenalne przykłady, że potrafi to zaskoczyć i działać naprawdę świetnie. Uważa na kolano! Do przodu! Do przodu! Pracuję, do przodu, małe kroczki! Uważaj, czaj się na kopnięcie! Czaj się na kopnięcie! No, jestem trochę zaskoczony, że Kamil Gniatek, pomimo tego, że ma dłuższe ręce, nie próbuje tymi prostymi tam skarcić kilka razy swojego przeciwnika. Gniadello, nie wypuszczasz go! Dobrze! Jak na zawołanie spróbował takiej akcji. Samo, praca! Nie dawaj mu miejsca! Wzmaga się doping za zawodnikiem ze Szczecina. Nie ustawiasz, nie daj mu miejsca! Pojedynek na razie bardzo wyrównany. Bardzo ładny unik. Uważaj! Ze strony Gniatka. Łapka chodzi! Dobrze! I kolejny. Bardzo dobrze! Faktycznie popracował tymi prostymi Kamil Gniatek. Półtora minuty! Praca, praca do przodu, podkręcasz! Jeszcze raz spycha rywala pod siatkę. Bardzo ładny prosty, wyczuł ten backfist. Czy uda mu się obalić? No było bardzo blisko. Naprawdę dobrą bazę zapaśniczą prezentuje Arsamikow w tej walce. Minuta 20, łapka, dobrze! Uważaj na to prawo! Nie daj się kopać! Do przodu! Na szczęście Kamil Gniatek widzi te ciosy. Bardzo ładne kopnięcie na głowę. Bardzo dobrze. Lecie! Dobrze. Łapy wziął. Dobrze. Lecie, ładnie. Tak powoli buduje się tutaj przewaga w stójce Gniatka. Cały czas łapy! Ręce wyżej. Przełamujesz, dobrze. No myślę, że poprawił swoje umiejętności w kontekście ostatnich walk. Arsamikow chyba szuka tutaj swojego pomysłu, bo na razie te bardzo efektowne techniki obrotowe nie przyniosły mu rezultatu, ale piękną ultimatę włożył teraz Arsamikow. Wreszcie udało mu się solidnie odwrócić próbę sprowadzenia Gniatka. Zobaczymy, co przedstawi Arsamikow walcząc z góry, ale Gniatek już szuka motyli, wstaje. Kamil Gniatek jest bardzo niebezpieczny, szczególnie jeżeli jest na dole. Ma te długie nogi, jest bardzo gibki, także duszenia trójkątne, dźwignie proste na łokieć, to naprawdę jest jego specjalność. W zawodowej karierze 5 zwycięstw przez poddanie Kamila Gniatka. Więc pierwsza runda, dużo stójki.
poza tym jednym odwróconym rzutem w zasadzie Arsamikowa parteru za dużo nie oświadczyliśmy i Kamil Gniadek, myślę, delikatną przewagę, jeżeli miałbym wskazać jednego zawodnika. Tak bym to widział. Zobaczmy powtórki.